Pięć oznak na to, że może za mąż pójściem, z żenieniem się warto poczekać. Zapraszam Cię na kolejny film. Cześć, dzień dobry bardzo w nowym filmie, jeśli jeszcze się nie znamy. Ja nazywam się Kasia Nowosielska, jestem trenerem mentalnym, mediatorem, niedługo także certyfikowanym terapeutą, logoterapeutą. A to jest film, który dzisiaj będzie poświęcony relacjom, związkom i temu, jak dobrze się przygotować do tego związku, małżeństwa. Jestem mediatorem już jakieś 10 lat, mediuję. Mediuję w sprawach małżeńskich, gospodarczych, prowadzę też coachingi małżeńskie i naprawdę dochodzę wielokrotnie do wniosku, że mniej w kraju, w ogóle na świecie byłoby prawdopodobnie rozwodów, gdyby ludzie wchodzili w małżeństwo, w związki świadomie, gdyby byli dojrzali do tego. No, ja wiem, że mamy teraz takie czasy, że tych rozwodów jest więcej, co druga, co trzecia para się rozwodzi i ktoś powie, że kiedyś było inaczej, tak, kiedyś było inaczej, kiedyś była też mniejsza świadomość różnych rzeczy, psychologia nie była tak rozwinięta i też, kobiety też po części były mniej samodzielne, więc na rozwód niekiedy nie decydowały się, żyjąc w przemocowych związkach, choć czasami dzisiaj i panowie żyją w przemocowych związkach, więc nie jest to takie oczywiste. Natomiast to, co bym chciała dzisiaj poruszyć, to są oznaki niedojrzałości. Niedojrzałości, która to sugeruje, że być może za mążpójściem, z żenieniem się warto poczekać, gdyż przez to, co siedzi w środku, w tobie, w twojej głowie, może później dojść do rozwodu. Nie ukrywam, że inspiracją do tego filmu poniekąd było to, co powiedział ostatnio prezes Kaczyński, a był gdzieś na spotkaniu w Ełku z wyborcami i tam powiedział, że dzisiaj się mało dzieci rodzi. No fakt jest, faktem, że mamy demografię bardzo słabą, o ile jeszcze rocznie w poprzednich latach rodziło się 400 tysięcy dzieci, tak dzisiaj spadamy znacząco poniżej tego poziomu. Natomiast w latach 90., latach wyżu, jeszcze latach 80., to takie 800 tysięcy urodzeń rocznie, to był taki standardzik. No teraz trochę Ukraińcy do nas przyjechali, to odrobinkę nadganiają, ale faktem jest, że dzieci się mniej rodzi. Różne czynniki na to wpływają, ja już dzisiaj nie chcę tego poruszać, natomiast odniosę się troszkę, tylko troszkę do tego, co mówił prezes Kaczyński, bo on powiedział, że dzisiaj między innymi młode kobiety piją do 25 roku życia i jak to on powiedział, dzieci z tego nie będzie. Ale oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, dla których dzieci rodzi się mniej, dla których są problemy ze zdrowiem. I to, co tam prezes Kaczyński mówi, w ogóle politycy, ja to mam taką soczewkę, że mam do tego duży dystans. Ktoś tam sobie coś chlapnie, ktoś coś powie, ale ta dojrzałość versus niedojrzałość w jego wypowiedzi jest między innymi przyczynkiem do tego, że ja nagrywam dzisiejszy film, ale nie tylko. O dojrzałości do małżeństwa, do związków, do budowania relacji piszę w mojej książce Droga do szczęśliwego związku. Co to oznacza ta dojrzałość, co to znaczy słowo kochać, więc kto czytał, ten będzie wiedział, kto ma się ochotę zapoznać, to polecam. Na ukończeniu jest, która prawdopodobnie wyjdzie jeszcze w tym roku, nowa książka o Turbonawyki 2, o budowaniu ciepła, bliskości w relacjach. Będzie tam nastawienie nam relacje małżeńskie, więc jeśli masz ochotę tę książkę zdobyć, dowiedzieć się jako pierwsza o tych promocjach, to zapraszam Cię serdecznie do zapisania się na mój newsletter. Podlinkuję niżej. Osoby, które są na moim newsletterze, zawsze są specjalnie traktowane, więc warto się zapisać. Natomiast jeśli chodzi o tę dojrzałość. Dojrzałość to jest dzisiaj takie pojęcie, które możemy wiązać też z psychologią, z biologią, z rozwojem. Wiadomo, że mózg człowieka rozwija się do 25 roku życia. To jest pytanie, czy w związki, w małżeństwo powinniśmy wchodzić dopiero, gdy mamy 25 lat skończone. Różnie ludzie dojrzewają dzisiaj. Rozwój fizyczny, jak wiemy, nie idzie w parze z rozwojem psychicznym i to, że my mamy takie wyobrażenie, że kiedyś nie było rozwodów, a ludzie na przykład wchodzili bardzo młodo w związki, to też nie oznacza, że to było coś dobrego. Znamy historię Romea i Julii,
Byłam w tym roku w Weronie, więc sobie tam pod tym mitycznym balkonem Julii byłam. Widziałam ten posąg Julii na tym dziedzińcu, gdzie na jej piersi wszyscy kładą rękę, bo to rzekomo ma przynieść szczęście. No i oni weszli w związek, oczywiście to jest historia mityczna, ale oni mieli kilkanaście lat, jak w ten związek weszli. Skończyło się to samobójstwem. Pytanie, czy oni byli dojrzali odpowiednio do tego? Pewnie nie. Pewnie tutaj ta dojrzałość zaszwankowała i oczywiście faktem jest, że kiedyś ludzie żyli krócej. 30-40-latek to był pewnie już w XIII-XIV wieku, to był staruszek. Dzisiaj się to pozmieniało, medycyna poszła do przodu. No ale znamy też historię na przykład polskiej królowej Jadwigi, która została za mąż za Jagiełłę całkiem młodo wydana. Ona miała naście lat, miała ogromne problemy. Była dziewczynką de facto z zajściem w ciążę, później poronienia. Bardzo młodo też zmarła, co było wielką stratą dla naszego kraju. Ale tak kiedyś w związki wchodzono i bardzo często jednak działo się to za wcześnie. Dzisiaj mamy już tę wiedzę, mamy już tę świadomość, więc warto uczyć się trochę na przykładzie poprzedników, błędów naszych przodków, naszych przodków w rodzinie, że może warto do tego małżeństwa się dobrze przygotować psychicznie. Bo mam wrażenie, że na kursach przedmałżeńskich, jeśli chodzi o ślub kościelny, to za mało się mówi, przynajmniej część osób powinna być zniechęcona do małżeństwa tym, że powie jej się dosadnie, na czym to małżeństwo polega, żeby ktoś sobie przemyślał, czy jest naprawdę gotowy na tę chwilę wchodzić w to małżeństwo, bo to jest ogromna odpowiedzialność. W ogóle ludzie, którzy biorą ślub, to czy to cywilny, czy to już kościelny i składają sobie przysięgę, dla mnie to jest akt odpowiedzialności, związek, tak? Czyli zwiąże cię. To jest wzięcie odpowiedzialności za kogoś i czy to ślub cywilny, czy to ślub kościelny, no składa się przysięgę komuś. Składa się przysięgę, że będzie się z tą osobą do końca życia. Daje się jej słowo, w przypadku osób wierzących też słowo przed Bogiem się daje, że będzie się z nią w szczęściu i w nieszczęściu, w zdrowiu i chorobie. I to przysięga oznacza, że nawet jeśli ta druga osoba nas zrani, zdradzi, to nie znaczy, że ja jestem z tej przysięgi zwolniona. I to jest pytanie, czy ty jesteś w stanie, zdajesz sobie z tego sprawę, jaką ty przysięgę składasz, że komuś ślubujesz, że będziesz z nim do końca swojego życia, póki śmierć nas, was nie rozłączy. To jest ogromna odpowiedzialność, jeśli tak na to spojrzymy, więc warto być naprawdę dojrzałym. I oczywiście człowiek jest niedoskonały, nieidealny, ale 100% pewnie dojrzałości to my nigdy nie jesteśmy na takim poziomie, żeby osiągnąć, ale lepiej mieć jednak te 60-80% dojrzałości niż zaledwie 40 czy 10% dojrzałości. I jak ja pracuję z parami, to naprawdę obserwuję, że część osób weszła bardzo niedojrzale w małżeństwo. Niektóre osoby sobie z tego sprawę zdają. Niektóre osoby są już w drugim małżeństwie, w którym są dzieci, w tym pierwszym nie było i zdają sobie sprawę, że w tym pierwszym było tak, że tam nie było dojrzałości i to się rozpadło. Dlatego zanim wejdziesz w małżeństwo, ja to może kieruję do tych osób, które tutaj jeszcze nie są w związkach, aczkolwiek nawet jeśli są w związkach, jeśli jesteś w małżeństwie, to też warto wiedzieć, w którym kierunku iść, co robić, aby to małżeństwo dojrzale budować. Bo cóż to znaczy kocham cię? Słowo kocham cię to jest czasownik, tak jak ja wpiszę w tej książce. To jest czasownik i to znaczy wezwanie do działania, a nie bierne czekanie, a aż druga osoba wykona jakiś gest miłości. To jest wzięcie odpowiedzialności za twoją część małżeństwa. To jest działanie ku temu, bo miłość bierze się z czynów. Miłość to jest umiejętność dawania, ale też umiejętność przyjmowania, brania. Najlepiej, gdyby to było zrównoważone. I ja dostrzegam takich 5 osób u kobiet i u mężczyzn, przez które często dochodzi do nieporozumień, do scysji w związku, w relacjach i przez które to scysje, nieporozumienia, często te małżeństwa się rozpadają. Weźmy na wokandę może na początku kobiety. Kiedy kobieta jest niedojrzała? Kiedy kobieta ma trudności ze zbudowaniem dojrzałego związku? Po pierwsze, kiedy kobieta uważa, że
o, ten mężczyzna mają całkowicie, absolutnie dopełnić. Że ona sama ma jakieś braki, no ale zjawi się pewnego dnia rycerz na białym koniu i ją dokładnie dopełni w 100%. I to jest podstawowe, to jest błędne założenie, ponieważ człowiek dojrzały powinien być przede wszystkim, powinien być, umieć być sam. Pokochać siebie, być samym sobą. No nie może być tak, że ty liczysz, że on cię całkowicie wypełni i ty masz jakieś braki i on ci te braki zaleczy, te niedostatki twoje dopełni. I oczywiście świetnie jest, jak się ludzie uzupełniają wzajemnie, ale to też nie o to w tym do końca chodzi. Po drugie, niedojrzałe kobiety oczekują, że mężczyzna będzie z nimi spędzał każdą wolną minutę. Będą go kontrolowały, co on robi, jak wyjdzie z kolegami, gdzie on jest, kiedy wróci do domu. Będą chciały, żeby wieczorem siedział i patrzył na nie cały czas, żeby były nieustannie w centrum uwagi. Po trzecie, niedojrzałe kobiety mają często huśtawki emocjonalne. Także nie wiadomo, jak do kobiety tej podejść, czasami bez kija nie podchodź. I ja wiem, że kobiety mają swój układ hormonalny, zależny od cyklu, tak tam hormony buzują, ale ja mówię o takiej huśtawce, która jest nie do końca zależna od hormonów. To jest taka niestabilność emocjonalna i w zasadzie nie wiadomo często, czego po takiej kobiecie można się spodziewać. Po czwarte, no to oznaką niedojrzałości to jest taka agresja też pasywna, taka agresja słowna, która powoduje, że w tym związku nie można się w ogóle porozumieć, dogadać. Po piąte, to jest potrzeba bycia w centrum uwagi, potrzeba nieustannego adorowania, oczekiwanie, że on będzie mi ciągle pisał SMS-y, będzie do mnie dzwonił, pytał się, jak się mam, jak się czuję, będzie mi nieustannie mówił, jaka jestem piękna, jak pięknie wyglądam i tak dalej. Oczywiście nie jest to nic złego, ale moja droga, jeśli mnie słuchasz, to wiesz, że być może wiesz i znasz trochę mężczyzn, że mężczyźni mają często takie przekonanie, też czasami jest błędne, że jeśli on nie mówi ci przez jakiś czas, że cię kocha, to znaczy, że nic się nie zmieniło, bo mężczyźni uważają, że jakby się coś zmieniło, to by powiedzieli. A jak kocha, to znaczy, że to jest wszystko dobrze i nie mówi. Powiedziałbyś, gdyby coś się zmieniło. Oczywiście każde podejście nie jest do końca dobre, ale trzeba mieć na to uwagę. 5 cech niedojrzałych mężczyzn. Po pierwsze, niedojrzały mężczyzna ma trudności z podejmowaniem decyzji. On liczy na to, że to żona, partnerka będzie te decyzje podejmowała, bo w domu na przykład mama go wyręczała we wszystkim, mama za niego te decyzje podejmowała, tata był trochę pod pantoflem i w ogóle ta mama to tam rządziła w domu. Po drugie, niedojrzały mężczyzna ma taką tendencję do tego, żeby zrzucać odpowiedzialność za swoje niepowodzenia na inne osoby. Coś mu nie idzie w pracy, w relacjach, to zaraz mówi, że to twoja wina, to wszystko jest twoja wina, to ty powinnaś się leczyć, iść do psychiatry, na psychoterapię, bo ja jestem niewinny, ja jestem czysty i jak zwykle mi nie wyszło przez ciebie, jak zwykle mam krach finansowy, bo ty mnie nie wspierasz. Po trzecie, niedojrzały mężczyzna obraża się, strzela tak zwane fochy. Czasami to też można powiedzieć o kobietach, ale my jesteśmy przy mężczyznach. O kobietach już mówiliśmy. Ma taką tendencję, że nie chce rozmawiać o trudnych tematach. Ucieka na przykład sobie, ucina rozmowy, ucieka sobie na balkon zapalić papierosa albo wychodzi na spacer, idzie na siłownię, musi poćwiczyć, idzie w swoje pasje, w swoje hobby, bo on nie umie rozmawiać na trudne tematy i rozwiązywać problemów. Czwarte, niedojrzały mężczyzna będzie oczekiwał, że wiecznie będzie jego ego adorowane. No mężczyźni mają to ego swoje, chociaż kobiety też, ale że ten egocentryzm lubi być czasami u niektórych mężczyzn wzmacniany, on potrzebuje wiecznego docenienia, chwalenia i oczywiście dobrze jest, kiedy chwalimy się w związku. Mężczyźni, jak robię czasami test na języki miłości, to u bardzo wielu panów wychodzi, że jemu i jego takim jednym z podstawowych języków miłości są te słowa afirmacji, docenienia. U kobiet wychodzi to trochę inaczej. I faktem jest, że mężczyźni potrzebują tego, tylko jak mężczyzna oczekuje cały czas od kobiety, która jest zmęczona, bo wychowuje dzieci, bo nie spała w nocy, bo ma połóg, że ona będzie codziennie, co godzinę, dwa razy dziennie go podziwiała i rozkładała przed nim czerwony dywan, no to jest to trochę fałszywe założenie. Trzeba też baczyć na to, jaka jest sytuacja w domu. I po piąte, niedojrzały mężczyzna będzie oczekiwał, że jemu głównie w domu ma być dobrze. On jest takim szejkiem, przychodzi, tu się rozkłada,
i żąda, żeby podać mu kapcie, podać mu obiad, bo on to też ma od tego w domu kobiety w domu i one mają mu usługiwać, a on, jego to nic nie obchodzi, on w zasadzie to tylko ma iść do pracy, zarobić pieniądze i wszyscy teraz koło niego mają skakać. Tak się zachowują niedojrzali mężczyźni. Teraz widzisz to, co ci powiedziałam. Pytanie, co z tym masz zrobić, jeśli ty widzisz u siebie cechy niedojrzałości, jeśli ty widzisz niedojrzałość u swojego narzeczonego męża. Czasem warto rozpocząć pracę od siebie. Na czym polega praca? Przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że ktoś jest niedojrzały, że ja jestem niedojrzały, ja jestem niedojrzała. Być może poczytać jakieś książki w tym temacie, zrobić sobie kurs online, iść na jakieś warsztaty na żywo. A jeśli to nie pomaga, to czasem trzeba skorzystać z terapii, z treningu mentalnego, co kto lubi, po to, żeby przepracować w sobie pewne błędne założenia, błędne schematy, błędne oczekiwania co do relacji i przepracować w sobie to, że ja muszę się nauczyć być sama ze sobą, szczęśliwa i dopiero wtedy, jak ja się nauczę, poukładam tutaj, to będę mogła być z drugim człowiekiem. I też muszę powiedzieć, że często w tych małżeństwach, związkach psuje się właśnie raz, że ludzie wchodzą za szybko w te relacje, a dwa, czasem też pojawia się dziecko za szybko. To nie jest tak też, że już dzisiaj jak kobieta jest w ciąży, to zaraz jest nacisk ze strony rodziców, że ma wychodzić za mąż, trzeba brać ślub. Oczywiście tak bywa nadal i mężczyzna też się czuje zobowiązany, ojciec tego dziecka, no bo on bierze odpowiedzialność. Ale ja znam takie sytuacje, gdzie z pracy mojej, z życia zawodowego, gdzie tam nawet nie było takiego przymusu ze strony rodziców, ale para poznała się, pojawiło się dość szybko dziecko, po kilku miesiącach znajomości, w sensie ciąża się pojawiła. No i ta para weszła, w zasadzie się nie zdążyła dobrze poznać, mieszkała razem, nie mieli jeszcze ślubu, no ale jak już to dziecko było, miało 2-3 lata, no to uznali, że trzeba ten ślub jednak wziąć i po pewnym czasie pojawia się kryzys w takim małżeństwie. No to jest tak, usłyszałam takie mądre zdanie od jednej osoby kiedyś, że potencjalnie, jeśli kładziesz się obok jakiegoś mężczyzny, to może on potencjalnie być ojcem twojego dziecka. Zawsze. Jeśli ktoś idzie z kimś do łóżka, no to warto się liczyć, że z tego będzie dziecko. I niestety niektórzy dość szybko decydują się na ten krok. Nie znają się dobrze, nie poznali się dobrze. Jest między nimi fascynacja. Dopamina, czyli hormon przyjemności, który owładnął mózg i dopiero później, gdy rodzi się to dziecko, albo już mija rok, dwa, to opada to wszystko i ktoś sobie zdaje sprawę, że ojcem jego dziecka albo matką jego dziecka jest nie taka osoba, jaką on sobie wyobrażał, bo to wszystko po prostu opadło. I też jest tak, ja uważam, że i będę to pisała w swojej nowej książce, że dobrze jest, zanim się pojawi dziecko, to w tym związku, w małżeństwie poznać się, wypracować wspólne nawyki, wspólną rutynę jakąś, jakieś hobby razem mieć, wspólne pasje, mieć o czym rozmawiać, przegadać wiele różnych rzeczy, pojeździć gdzieś po świecie, bliżej, dalej. Zanim decydujemy się na taki krok, z którego może powstać dziecko, może pojawić się dziecko. Antykoncepcja, jak wiemy, też zawsze nie działa na 100%. Czy to ta NPR, czy to też ta antykoncepcja różna innego rodzaju. Dziecko, jak się pojawia na świecie, to przywraca całkowicie życie dwóch osób. I jeśli te osoby nie miały zbudowanej więzi przed tym dzieckiem, takiej więzi psychicznej, nie miały takiego porozumienia dusz. Ja nie mówię, że to mają być dwie identyczne osoby, tylko żeby one miały wiele rzeczy przepracowane, przegadane. Jeśli nie miały takiego czasu wspólnego i na przykład komuś się dziecko no, po drodze przez przypadek pojawia, no i później już bierzemy ślub, bo tak wypada, bo tak trzeba, no bo może już tak jest najlepiej, to jest prawdopodobne, ja nie mówię, że w każdym przypadku, że za jakiś czas gdzieś to wszystko wypłynie, gdzieś wszystko wróci, bo są jakieś niedomówienia w naszym związku, w małżeństwie, są pewne tematy nieprzepracowane, na które nie było czasu pogadać i myśmy weszli z takiego tego szaleńczego narzeczeństwa, namiętności, pożądania, owładnięcia mózgu dopaminą, w okres też szalony, kiedy rodzi się małe dziecko i naprawdę kiedy kobieta ma burzę hormonalną, są nieprzespane noce, jest zmęczenie i my się tak naprawdę w tym wszystkim nie rozumiemy, mijamy i mieliśmy zupełnie inne oczekiwania na temat związku. Pójście z kimś do łóżka i to jest jednak wielka odpowiedzialność, bo właśnie z tego może pojawić się życie. Oczywiście
czasem to się da wszystko przepracować, nawet jak się dzieci pojawią, czego ja mam dowody na swoich coachingach, dzieci szybko się pojawią, ale no, wiele par, kiedy pojawia się to dziecko, one naprawdę, tak naprawdę nie wie, czy one się naprawdę kochają, czy nie, bo to wcale może nie być miłość, tylko to może być namiętność, pożądanie, to co nimi zawładnęło i oczywiście fascynacja ciałem, fascynacja fizyczna, dobrze jest, gdy ludzie się sobie pomagają, ale podobają, ale to jest nie wszystko, więc na to uczulam, o tym będę pisała w swojej nowej książce, więc zapraszam Cię tutaj do śledzenia tego, co się dzieje, bo naprawdę bardzo bym chciała, żeby było więcej dojrzałych związków, więcej dojrzałych małżeństw, więcej dojrzałych emocjonalnie ludzi, bo będziemy później mieli w efekcie z tego szczęśliwsze, dojrzałe emocjonalnie dzieci. A naprawdę mi jest bardzo szkoda dzieci, które są w domu, gdzie rodzice się kłócą, gdzie nie ma tej stabilności, poczucia bezpieczeństwa, bo dziecku to jest przede wszystkim bardzo potrzebne. Daj znać, co myślisz o tej dojrzałości. Widzisz takie cechy niedojrzałości w otoczeniu? Co na ten temat myślisz? Bardzo jestem ciekawa Twojego zdania. Czekam jak zwykle na komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!